Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o FFL 215B 183. Moi drodzy, dzisiejsza bitwa należy do gracza o nicku Zixon i na kopalniach losowanie bardzo przyjemne, kilka tierów dziesiątych, sporo dziewiątych i ósmych. Ja ostatnio na streamie odpaliłem Godzillę wbrew pozorom. No i przyznam szczerze, że jak zwykle Godzilla pokazała wszystkie swoje możliwe twarze, czyli bardzo ładny strzał z hasha w pierwszego przeciwnika za 1000, potem kolejny strzał w T32 za 1300 i to było tak zwane dobicie, no a potem T30, która spokojnie, przecież wiadomo, T30 jeśli chodzi o kadłub jest bardzo mięciutka, skupiłem działo, dobrze pozorowałem w górną płytę i weszło tylko za 600, ponieważ gąsienice, najwyraźniej gąsienice T30 ma wszędzie. Więc o, na przykład taki strzał równie dobrze mógł nie wyjść z penetracją, a wyszło idealnie za 1700. Także, tak jak mówię, Godzilla ma te swoje humorki, które sprawiają, że no, czasami jest czołgiem fenomenalnym, ale w większości przypadków po prostu wkurza właśnie przez to, że mógł być fajny damage, a go nie ma. No dobra, na razie ładny strzał 1700, przypominam, powtórek nie oglądam, więc nie wiem, co się będzie działo. T34, no niestety trochę działa, nie możemy opuścić. Skorpion G, wyjazd na front, trafia nas Patriot, trafia nas również Tygrys. O, no właśnie, i to jest to, o czym mówiłem, niestety, ale teraz był przekonany Zixon, że strzał Skorpiona będzie oznaczać automatyczną penetrację, ponieważ ten czołg pancerza nie ma, ale wyszło. Wydaje mi się, że pewnie w gąsienicy, jakby weszło w działo, to byłoby jeszcze mniej. Powinno było wejść za wszystko, nie weszło. Tak czy inaczej, 2500 damage'u na naszym koncie. Misji aktywnej brak, więc nie będziemy spoglądać, czy jakaś tutaj, nie wiem, czy wpadną fragi, czy damage, po prostu patrzymy sobie tylko na strzały. Odbijamy strzał od Patriota, jest przed nami Oho, jest KW4, strzał w Oho, również kolejny snapshot wchodzi za 611, więc nie najgorzej. Ja na przykład ostatnio mam znowu ciekawe przemyślenie na temat tych wszystkich klocków japońskich. Odbiłem się od pleców tieru 8 WZ-ką 111-1-4. Także no, tak jak mówię, te czołgi są naprawdę wspaniałe, bardzo zbalansowane i naprawdę polecam grę przede wszystkim przeciwko nim, gdy one są na topce, a my jesteśmy dwa tiery niżej. Naprawdę fan czysty. Jest po raz drugi Oho, celujemy po raz drugi w niego, może tym razem wejdzie lepiej. Bok wieży pocelowany, no i bardzo ładne wysłanie gościa do garażu za 1089. Tak bardzo kusi, kurczę, ten i T34 i ten KW4, ponieważ dwa czołgi 8 tieru na full HP, no po prostu idealnie byłoby takie porządnie odparować. No nic, czekamy, co tu się wydarzy. KW4, T34 niestety za budynkiem KW4 się mądrze chowa, a po prawej pamiętajmy, że jeszcze Patriot jest, więc on może też nam sporo krwi napsuć. Podjeżdżamy sobie po prostu na rympał na KW4, pocelowanie w przednią górną płytę, bardzo ładne trafienie za 1638. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, o, jeszcze tam Tygrys uszkadza silnik, Patriot daje się we znaki, ale było warto, gościu sprzedana była za prawie 1700 damage'u. Teraz tylko jeszcze tego Patriota wkurzającego odparować, to w ogóle byłaby wisienka na torcie. Czekamy na razie 5900 uszkodzeń, więc wynik już naprawdę bardzo ładny. 3 hesze. Co tu się jeszcze wydarzy? Patriot wciąż nas próbuje skubać. No, gościu widać, że wie jak grać, ponieważ gra bardzo ładnie za góreczką, ale na pewno zaczyna być irytujące, więc będziemy chcieli bardzo, bardzo coś mu zrobić. Tygrys na kapie, on też tam troszkę daje się we znaki, ponieważ bije nas w bok, kiedy staramy się wyjeżdżać. No i teraz pytanie, co wydarzy się dalej? Jak zwykle powtórki nie znam, nie oglądałem jej, więc nie wiem, kiedy przyspieszyć, kiedy reagować, że coś się będzie dziać. Za naszymi plecami Sheridan niestety, ale bezpieczna nasza pozycja, więc nie ma co się nim specjalnie przejmować. Czekamy, czekamy. Jest T34 wystawiony, chyba, zdaje się go widać. Nie, za budynkiem. Kurde, ale jest Tygrys, dobra, jest Tygrysek. Widać fragmencik jego, o, już nie widać. Może widać? No, skupienie do końca i pocelowanko, bum. No i to jest właśnie urok Godzilli, nawet czołg na idealnym sidescrapie, gdzie wystaje tylko malutki fragment kadłuba, potrafi dostać mocną pestkę, plus jeszcze podpalenie, także ten strzał, który w normalnych warunkach, nawet nie wiem, jak pancer by się tam nie przebił, tutaj wchodzi perfekcyjnie za 900. No i teraz ten Patriot w końcu pocelowany, dolna płyta, jeps!
Bum, no! Udało się. Zemsta jest 1500 damage'u. Fantastyczny strzał, moi drodzy. Dwa fragi i 8332 punktów szkody. Naprawdę fenomenalne. I jeszcze mamy T34. Niestety teraz dostaje strzał. Trafia nas za zero w gąski. Jedziemy do niego. Jeszcze dostaje gościu strzał. No szkoda, bo tutaj była szansa na okolice 9500. Teraz już gość, zobaczcie, porobiony. Praktycznie nie mamy szans chyba nawet tych 200 HP mu zabrać. Chyba że jeszcze ucieknie temu lightweightowi. No jednak niestety nie. No szkoda. Bardzo chciał Zixon jeszcze jedną pestkę wbić, ale tak czy inaczej udało się. 14-9. Raczej teraz już przyspieszę, ponieważ Sheridan pewnie zginie. Moi drodzy, to chyba tyle. Nie ma co przedłużać. Wszystkie strzały na bliski dystans widzieliśmy, także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. A tymczasem życzę Wam miłego poniedziałku i do następnego. Cześć!